Siema, siema, tutaj Rychu, witam was w kolejnym 135 odcinku z serii King's Bounty Legenda na moim kanale. Na dzisiejszy odcinek co mamy zaplanowane? No cóż, okazało się, że mój genialny plan... tutaj w ogóle... tego wybicia generała Caradora okazał się no po prostu debilnym planem. Tutaj też nie za bardzo sobie byłem w stanie poradzić. Ogólnie ta kraina... No to jest jeszcze troszkę nie mój poziom, tak? Dlatego w dzisiejszym odcinku zrobimy w sumie tylko dwie rzeczy tutaj. A właściwie to jedną. Tutaj tych smoków no nie dam rady też pokonać. Są zdecydowanie jeszcze za mocne, tak? Też zdecydowanie nie ten poziom. Dlatego w dzisiejszym odcinku... Tylko jeszcze chwila, wylądujemy tutaj. Nie pamiętam, czy sprawdzałem tą wyspę. Ale widzę, że nic tu nie ma, żadnych skarbów, które mógłbym wykopać. Tutaj coś mamy. Ale również są bardzo silni, więc również nie damy im rady. Dlatego w tym odcinku popłyniemy na Szare Pustkowia, czy jakkolwiek się to tutaj nazywa, ta kraina. Następnie wybijemy tam jeden oddział, który nam zawadza po drodze. To jest silny oddział, więc powinniśmy dać radę. Nie są bardzo silni, są tylko silni. Więc myślę, że damy im radę. Proszę tutaj płynąć. Halo? Jeszcze? O Boże, serio? Wybijemy ten silny oddział i następnie spróbujemy popłynąć do Demonis po prostu. Płynąć, polecieć, dostać się tam i zobaczymy, może tam uda się już coś więcej zrobić. Bo na tą chwilę Dolina Śmierci to kompletnie nie jest nasz level, to kompletnie nie jest nasz poziom. My sobie tutaj nie damy rady w tym momencie, a jeżeli nawet, to przy gigantycznych stratach własnych, no i to po prostu kosztowałoby mnie, no, zbyt dużo złota, tak? Bądźmy szczerzy, odbudowa tych sił byłaby, no, po prostu zbyt złotochłonna, że tak powiem. Co my tu mamy? Trzy oddziały smoków, z którymi raczej powinniśmy sobie dać radę. No to tak. Dobra. Myślę, że raczej damy sobie tutaj radę z tymi przeciwnikami. Oczywiście będziemy musieli użyć trochę magii tutaj właśnie w tym celu. Tutaj niech się bronią, tak? Tutaj woda święcona. Troszkę przesuniemy tych strzelców i teraz niech zadadzą obrażenia od ognia tym smokom. Odpalając te smoki, oczywiście, tak jak mówię, zadają im obrażenia od ognia, które są no groźniejsze dla nich niż zwykły atak. Ten smok tutaj jest w idealnym... To oni się teraz w idealnym miejscu zebrali, żeby przywalić im z kuli ognia, tak? Zobaczymy, czy mi się to uda. Zbierzemy oczywiście ten skarb, bo tutaj może być coś wartościowego. No 18 tysięcy złota. Nie najgorzej, mogło być lepiej, ale również nie będę narzekał. Dobrze, no to teraz zaczynamy wybijać te smoki, tak? Tutaj już nie ma smoków. Jakiś duch szału, może coś? Splunięcie. Dlaczego by nie? Konkretnie na te wampiry, niech są cały czas zatruwane, bo jest ich bardzo dużo. Więc musimy je tutaj zacząć niszczyć. Tutaj jeszcze jedno zatrucie na te wampiry. Niech są zatruwane, tak. Tą jednostkę troszkę cofniemy.
No i tutaj spowolnienie. Obawiam się tutaj o moich czempionów. Nie wiem, czy oni przeżyją to starcie. Bo nawet jeśli, to mogą wyjść z niego bardzo, bardzo poszkodowani. Czego oczywiście ja wolałbym tutaj uniknąć. Ten smok zaatakuje i łucznicy kontratakiem. No niestety nie zabili go. Liczyłem właśnie na to, że oni zabiją tutaj tego smoka. Ale dobra, cofniemy się trochę. Teraz kula ognia. No i wykorzystując możliwość dalszego atakowania, zaczynamy wykańczać kolejne oddziały przeciwnika, tak? Czego by tu użyć? Oczywiście gadżeta. Tutaj może ten atak nie będzie najsilniejszy. Ale myślę, że osiągnęliśmy to, czego chciałem, czyli nie zostaliśmy w wyniku kontrataku zaatakowani przez tutaj tych ziomeczków. No ponieważ oni mogliby wtedy być sporym problemem, tak? Gdyby nas zaatakowali tutaj w ten sposób, tego naszego artylerzystę. Ponieważ, no jak wiemy, artylerzysta nie jest zbyt mocny, jeśli chodzi o walkę wręcz. On jest dobry do walki na dystans, ale w starciu wręcz on sobie bardzo słabo radzi. Zdecydowanie słabiej od innych tutaj jednostek z mojej armii, więc to mogłoby być bardzo tutaj szkodliwe. O! W ten sposób. Świetnie. Naprawdę świetnie. No i nadszedł czas, aby troszkę powybijać tych przeciwników. Musimy ich zepchnąć po prostu do tyłu, tak? Nie, tutaj lepiej. Lepiej tych barbarzyńców zacząć ciąć. Bo jak widzicie, teraz zostanie ich tutaj tylko 60, a polewając kwasem wampiry zabijemy również tych barbarzyńców, tak? Ten atak pośredni, jak ja to nazwałem, jest bardzo skuteczny przeciwko tego typu jednostkom, gdy one są tak ustawione. Dobrze, wzmocnienie ataku. Niestety, musimy zacząć wskrzeszać naszych żołnierzy. Bo straciliśmy ich całkiem sporo w tej bitwie. Przejmowanie szału, oczywiście. Ten do obrony, niech on się tutaj zdecydowanie musi się bronić. No tak, jak wiemy, wampiry tutaj są odporne. Znaczy, one nie powodują kontrataku, tak? Gdy wampir atakuje, to zaatakowana jednostka nie może kontratakować. Warto o tym pamiętać, gdy walczymy z wampirami, szczególnie gdy walczymy z dużą ich liczbą. Całkiem zapomniałem, że tamto pole jest wolne. Ale już tutaj wygraliśmy to starcie. 29 tysięcy złota, no to nie było zbyt dużo. Ciekawe, co w tym drugim skarbie było. Bo gdyby było tam coś wartościowego, no to żałowałbym, tak? No, 14 konnych udało się wskrzesić. Okej, co my tu mamy?
O, no to już trochę lepiej. No i jajo kościanego smoka oczywiście, tak? Co my tu mamy? Teraz pewnie są bardzo silni. No tak, no w tym momencie nie jesteśmy w stanie pokonać tamtego smoka, więc niestety musimy trochę pojeździć. Musimy udać się znowu do Darionu, do... no, do tej krainy elfów, do Kordaru. Gdzie on tam pojechał? Z Kordaru musimy udać się z powrotem do Darionu, i z Darionu do Elini, żeby z Elini znowu dostać się do Krainy Śmierci. Tak, ja wiem, to jest okropnie skomplikowane to jeżdżenie i bardzo się cieszę, że w Wojowniczej Księżniczce usprawniono to, po prostu dając możliwość szybkiego transportu, gdzie ja po prostu od któregoś levela mam Pegaza. No i po prostu w tym momencie na przykład kliknąłbym szybką podróż, wybieram od razu Darion i lecimy tam, tak? Trochę działa to jak Hearthstone w World of Warcraft, gdzie można się instantowo, że tak powiem, teleportować do jakiegoś konkretnego miejsca, z tą różnicą, że tutaj możemy sobie wybrać, do którego miejsca chcemy się teleportować. Jest zawsze jedno takie miejsce na mapie, na wyspie konkretnej, bo Wojownicza Księżniczka rozgrywa się na archipelagu wysp. Tam na każdej wyspie mamy jeden konkretny punkt, w którym możemy się zespawnować, że tak powiem. No i dzięki temu ta podróż jest też znacznie szybsza, tak? Nie ma tak długiego tego czasu podróżowania. Oczywiście wiadomo, że nie możemy tego zrobić w ten sposób, że powiedzmy teraz się tutaj naprawię i powiedzmy od razu bym tą szybką podróżą dostał się pod NPC-a, z którym chcę walczyć, bo to już byłby totalny idiotyzm, tak? Na szczęście tak nie ma. Na szczęście tak nisko nie upadli tutaj twórcy King's Bounty. Po prostu no, dostajemy się tylko do tego miejsca, gdzie możemy się zrespawnić, no i tam sobie... No i tam sobie po prostu musimy wtedy podjechać, tak? Teraz oczywiście udamy się do Kordaru ponownie, ponieważ chcę tych alchemików uzupełnić. Alchemicy są naprawdę spoko. Pole bitwy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wrogim oddziale pokaże ci zasięg jego ruchu oraz zdrowie i kolejność poruszania się wszystkich istot w danej turze. O, musimy to sprawdzić, tego tipa, bo jeżeli on tutaj będzie nam ładnie działał, jeżeli to będzie przydatne, no to może być naprawdę fajne. To może się nam naprawdę przydać, żeby lepiej po prostu organizować tutaj tą walkę, tak? Żeby lepiej to taktycznie rozgrywać. Powiem wam, że ten tip pojawił się pierwszy raz. Nie widziałem go wcześniej, żeby był. A no wiecie, tych ekranów wczytywania mieliśmy już tutaj kilkaset na pewno. Ponieważ to już jest 135 odcinek, a w każdym odcinku mamy kilka ekranów wczytywania, tak? Co jest ciekawe, to na pewno nie może być coś typu, że w ostatnim update'cie coś takiego wprowadzono, ponieważ do King's Bounty nie ma update'ów. Ta gra powstała w czasach, kiedy no, internet już był, ale to nie było tak jak dzisiaj, że odpalamy grę i nagle się dowiadujemy, że gra powie nam: czekaj, nie możesz jeszcze pograć, najpierw musisz ściągnąć 10 523 miliony aktualizacji, zajmie to tylko 5 godzin, proszę czekać. Tak mniej więcej to w wielu przypadkach dzisiaj wygląda, szczególnie w grach MMO. Chociaż nie tylko, zdarza się to również w przypadku na przykład takiego Anno 2070, które też możecie oglądać na moim kanale. Tam również nieraz, gdy chcę włączyć Anno, nagle się dowiaduje, że w trakcie jest aktualizacja w ogóle programu startowego, tego Uplaya,
ewentualnie jakiś patch się ściąga. No i choćbym chciał, to nie mogę sobie pograć, tak? Dlatego z tego jest to jeden z kolejnych powodów, dla których seria z Anno nie zawsze pojawia się regularnie. Teraz już staram się nagrywać ją na plus, gdy tylko mogę, żeby zawsze jakoś załatać tamte dziury, ale... No, ale mimo to czasami dochodzi do takich sytuacji, że... No po prostu chcę nagrywać na bieżąco odcinek, dowiaduję się, że nie mogę, bo... Albo musi się coś spaczować i patchuje się to x czasu, gdzie ja potem no nie mam już możliwości nagrania tego, albo pojawia się to z opóźnieniem. Ewentualnie serwery Ubisoftu nie działają, nie mogę się zalogować. No w ostateczności ja nie mam internetu i też nie mogę się zalogować, tak? A nawet jeżeli mogę, to no nie mam tam wtedy wszystkich tych bonusów, z których korzystam. Czyli no niestety rozgrywka nie jest możliwa na takim poziomie, jak ja chciałbym wam to pokazać, ale to nie jest seria z Anno, to jest seria z King's Bounty. Więc o serii z Anno pomówimy sobie prawdopodobnie jutro. Znaczy dla mnie to będzie jutro, dla was to będzie kolejny tydzień, kiedy będę nagrywał właśnie Anno. A teraz wracamy już tutaj do uniwersum King's Bounty, gdzie ruszamy po raz kolejny tutaj do walki właśnie z w krainie nieumarłych. A tutaj jakie mam misje? Mam chyba tylko dwie misje, dokładnie połamany szkielet. No i tutaj główny wątek fabularny, tak? Czyli musimy uwolnić duszę królowej elfów. To będzie dosyć trudna misja. Będziemy musieli się trochę napracować, żeby ją tutaj sobie wykonać. Dobrze, tutaj też widziałem, gdzieś tutaj chodzi taki nekromanta. Nekromanta jak to nekromanta, jest dosyć groźny. Tutaj łażą dwa smoki. Jajo czarnego smoka. Tej kości nie mogę pozbierać. Okej. Tutaj jest kryształ. Silni. Oddział neutralny. Quest jakiś? No proszę, proszę. Skrzydła wiatru. Co to jest? Skrzydła wiatru. Eleganckie sandały ze skrzydełkami, wykonanych z białego złota. O, białe złoto jest dosyć cenne. To jest 100 platyny i złota, z tego co mi się wydaje. Plus jeden do szybkości latających i fruwających istot. No, to nie jest jakieś bardzo dobre, bo my nie mamy fruwających i latających istot, ale już udamy się tutaj. Zobaczymy, co tu jest. Echnopartes. Wszedłeś do domu Echnoparteza, najpotężniejszego z nekromantów. Specjalizuje się w tworzeniu kościanych smoków. Nikt nie wie o mieszkańcach Ultraxu tyle co ja. Więc co sprzedajesz? Sprzedaję? Tu? Rozśmieszasz mnie, człowieku. Chociaż, jeśli mi pomożesz, coś ci sprzedam. Nie wątpię, że moja propozycja się zainteresuje. No to powiedz mi, jakiej pomocy potrzebujesz. W kanonie Rakkast żyją czerwone smoki. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale smoki to uchodźcy z innego świata. Zwie się on Ultrax. Pewna ich grupa postanowiła zamieszkać tu, w Krainie Śmierci. Od dawna badam smoki żyjące w Rakkast. Są energiczne, dumne, silne i co najważniejsze, odporne na magię. Są znacznie lepsze od tych kościanych porażek, które tworzymy my, nekromanci. Ciekawe, czego zatem ode mnie chcesz? Chcę spróbować oswoić smoki. To wyniosłoby mnie ponad innych nekromantów. Oczywiście dorosłe smoki są zbyt inteligentne, by silne, ale gdybym zaczął je wyhodowywać od okresu pisklęcia, być może by mi się udało. Dlatego chcę, żebyś przyniósł mi 3 jaja czerwonych smoków. Zrób to, a zrozumiesz, że moja wdzięczność nie zna granic. Nagroda 29 tysięcy złota i 4800 doświadczenia. Oczywiście zgadzamy się tutaj na tą propozycję. Zabójczy. No, to jest właśnie gostek, o którym mówiłem. Pan Ambrozjusz.
tutaj widzimy już jednego z czerwonych smoków, trochę silniejsi. Teraz pytanie, gdzie pójdzie pan Ambrozjusz? Wolałbym, aby pan Ambrozjusz udał się z powrotem tam gdzieś na ten cmentarz i nie niepokoił mnie tutaj swoją obecnością. Tu jeszcze coś jest z questem, z tego co widzę. Legowisko smoków. Nie, to nie jest z questem, tam pewnie mogę kupić smoki. No powiem wam... No panie Ambrozjuszu, proszę stąd wyjść. Tutaj w sumie tylko ci nekromanci są groźni w tym jego oddziale. Z konnymi dałbym sobie radę. Z inkwizytorami też. No jednak ci nekromanci mogliby być naprawdę problematyczni. Jak widzicie, mamy te czarne smoki, z którymi oczywiście ja się będę próbował tutaj bliżej zapoznać. Tylko niech pan Ambrozjusz stąd pójdzie, ponieważ nam tutaj przeszkadza. No dalej, panie Ambrozjuszu, proszę się stąd zabrać. A boję się, że w momencie, kiedy on pójdzie za mną, to ja uciekając tutaj, on by się nie odagrował na mnie i ścigałby mnie do końca, gdzie po prostu by mnie rozjechał przy pomocy głównie tych nekromantów, którymi pewnie wskrzeszałby sobie te jednostki bez końca. Świetnie, Ambrozjusz już sobie stąd idzie w pizdu. Mhm. 19 tysięcy doświadczenia. No, okej, dobra. Ten oddział jest silny, a ja konkretnie to wolałbym z... Chwila, tu jest ich 101, tu jest 69. Ci są silni. Chwila, musimy to przeanalizować, jak te smoki łażą, tak? Bo to teraz będzie przypominało skradanie się w Komandosie. Jak ktoś grał w Komandosa, to wie doskonale, o co chodzi. Czyli tamten smok łazi po takim... On daje, patroluje tutaj ten obszar, tak? Co to, jeszcze jeden? Tak, tu jest jeszcze więcej smoków, kurczę! Dobra, powiem wam, chciałbym rozegrać tą bitwę jeszcze w tym odcinku, ale to by mogło zająć więcej niż 5 minut, które nam pozostało, dlatego ten odcinek zakończymy i następny odcinek już zaczniemy od bitwy. Tak więc ja wam dziękuję, że oglądaliście. Jeśli wam się podobało, to komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, oceniajcie. A ja zapraszam was już wkrótce na kolejne odcinki z King's Bounty, gdzie już tutaj zaczniemy walczyć ze smokami. Tak więc dzięki i na razie.